Cześć kochani, dzień dobry, witam was w ostatnim vlogmasie, we vlogmasie numer 24. Całe szczęście, że nosić teraz maseczki, bo ja dzisiaj wyglądam totalnie źle. Rano wstałam i biegam po ostatnich sklepach, po ostatnich miejscach, które muszę odhaczyć przed wigilią, przed zamknięciem sklepów. I powiem wam, że po prostu tak jak rano wstałam, to tylko umyłam zęby, związałam włosy w kucyk i po prostu wyszłam z domu. Przed wigilią będę się kąpać, myć włosy, malować, teraz wyglądam totalnie źle. Ale czekam właśnie na mamę i Wikę. Jedziemy teraz w trójkę do mojej babci zawieźć jej prezenty, podać jej przez drzwi, z racji tego, że nie będziemy razem spędzać wigilii. Później lecę szybko jeszcze do Action po te lampki nieszczęsne, bo wyobraźcie sobie, że wczoraj byłam w czterech sklepach, w Lidlu, w Auchan, w Biedrze, to w trzech, i w żadnych z tych sklepów nie było lampek, w ogóle na choinkę wszystko wykupione, sorry, to wycieraczka, jak coś z tyłu tak głośno chodzi, no, wszędzie wykupione, także mam nadzieję, że w Action będą. I słuchajcie, we wszystkich sklepach w Endoparku nie ma w ogóle lampek, a jak są, to tylko żółte, białe, więc musiałam kupić w Action te żółte, trudno. Tamte trzeba było odciąć. Dobra, wreszcie wszystko załatwione, wreszcie wracam do domu. W ogóle zobaczcie, jaka jest tragiczna pogoda. Pada deszcz, jest ciemno, pochmurno, a jest godzina 13. Także, no, nie fajna ta wigilia dzisiaj. Ale jest 13, więc mam tak naprawdę dużo czasu. Na 17 jedziemy do rodziców na wigilię. Także, no, myślę, że wszystko zdążę ogarnąć. Jeszcze sobie posprzątać w mieszkaniu, umyć się, pomalować, wyszykować, wyprasować. Także pod tym względem jestem w miarę wyrobiona. Jestem w mieszkaniu i jaki mam plan? Co muszę zrobić? Zawiesić nowe lampki na choince, odkurzyć mieszkanie, umyć podłogę, umyć siebie i pomalować się i zrobić szybko jakiś taki drobny, powiedzmy, obiad, coś drobnego, żeby zjeść, żeby nie być głodnym do 17. Ja mam do siebie, że jakby ja nie mogę cały dzień nic nie jeść, bo potem czuję się słabo, jest mi jakoś tak dziwnie, więc ja na pewno muszę coś zjeść, więc myślę, że zrobię jakąś taką bułeczkę z serkiem Almette, coś delikatnego, także zabieramy się do roboty. Wyciągnęłam lampki nowe, nie ma ich jakoś bardzo dużo. Myślałam, czy kupić dwa komplety, ale stwierdziłam, że skoro i tak to są te żółte, a ja i tak docelowo chcę mieć białe, to kupię jeden komplet, będzie tyle, ile będzie, po prostu, żeby tylko choinka się jako tak oświeciła. I sprawdzimy, czy działają. A, działają. Dobra. No, dobra, nie są złe. Mają ciepłe światło, ale tak jak mówię, w przyszłym roku kupię po prostu nowe. I zobaczcie, założyłam te lampki, starczyło w sumie, myślę, że ilość światełek jest taka sama jak poprzednio i wcale ta ciepła barwa nie wygląda tak źle, jest spoko. Dobra, mam teraz moment, żeby otworzyć kalendarze, także zróbmy to od razu. Ostatnie okienka, także taki, wiecie, ważny moment. Kalendarze będą mogły potem już lecieć od razu do kosza po otworzeniu ich. 24 zwykle są najfajniejsze w kalendarzach. I mamy tutaj z NYXa pore filler, czyli baza, idealna przy rozszerzonych porach. Myślałam, że będzie coś takiego naprawdę wow, coś świetnego, ale spoko, myślę, że ją wykorzystam. Taka mała tubeczka bez problemu nada się na wyjazdy, zmieści się do każdej kosmetyczki, także okej, okay. Ten kalendarz, pusty kosz. Makeup Obsession i pomyślałam, że otworzymy dzisiaj dwa okienka. Dwa ostatnie, które zostały, 24 i 25. 24, czy znowu mamy jakiś mały, serio, pędzel na wigilię dalej. Kolejny. Kolejny taki malutki. Słabo. No i ta 24, myślę, że będzie fajna. Okej, już widzę, że chyba to będzie paleta. Okej, jest to paleta. W takich dość neutralnych tonach. Spoko. Akurat to jest spoko, ostatnie okienko. Także git, 25 fajna. NUX. NUX numer 24 jest bardzo duży. Pełnowymiarowy produkt. Fajnie. Jest to żel pod prysznic, perfumowany. Spoko. Z drobinkami złota. With golden shimmer. Spoko. To też fajna akurat 24, fajne ostatnie okieneczko. I ostatnie okienko w kalendarzu z Milki 24 jest tutaj. A, i tutaj zwykły, standardowy cukierek. Już był w innych okienkach. Toffee. Smaczny, ale też w sumie mogło być w tym ostatnim okienku coś fajniejszego.
I prezenty, obiecałam, że wam pokażę część prezentów i pokażę wam dla osób, które znacie z vlogów, czyli moi rodzice, Wika i Kacper. Także już wam pokazuję, co jest w środku. Pierwsze pokażę prezent dla Kacpra, bo ma za niedługo wrócić, więc żeby nie zobaczył, to szybko wam pokażę, co mam dla niego. Tutaj mam zapakowany prezent dla Kacpra i słuchajcie, ten prezent właśnie był zamówiony 6 grudnia. W Mikołaja zamówiłam mu tą bluzę. I wyobraźcie sobie, że z Pull&Bear internetowego do dzisiaj dnia, do 24, bo dzisiaj mamy 24, nie dotarła. Także musiałam mu zamówić ją, musiałam ją kupić stacjonarnie. Przez internet zamówiłam rozmiar XXL, bo chciałam, żeby była taka mega oversize'owa. Niestety nie przyszła ta bluza, a stacjonarnie była dostępna tylko w rozmiarze raz XL, jedna XL-ka. No także mam nadzieję, że będzie po prostu na niego dobra, dopasowana bardziej. Kasper normalnie nosi LXL, także będzie dla niego raczej taka, no po prostu ok. Tamta była bardziej oversize'owa, no ale trudno. Wytłumaczę wam, o co chodzi. Kacper bardzo, bardzo lubi film Ojciec Chrzestny, ma nawet na ręce tatuaż związany z tym filmem i jak zobaczyłam tą bluzę w Pull&Bear, jak zobaczyłam na internecie, że wychodzi kolekcja bluz z Ojcem Chrzestnym, to stwierdziłam, że po prostu to jest idealny prezent dla Kacpra. No i tego 6 grudnia mu tą bluzę zamówiłam, no i tak, nie doszła, ale pokażę wam, jak ona wygląda w środku, z tyłu, bo wydaje mi się, że mega się Kacprowi spodoba. Tutaj mamy tył tej bluzy, czyli wizerunek Ojca Chrzestnego. Uważam, że ta bluza po prostu to jest strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o Kacpra. Kosztowała 150 zł w Pull&Bear. No i powiem wam, że no, sądzę, że będzie przezachwycony. Następny prezent, prezent dla moich rodziców. Tutaj akurat Kacper wpadł na świetny pomysł odnośnie tego, co mamy dla nich. I zamówiliśmy i mamy już od dawna, czekam. To jest, słuchajcie, taka drukarka. Do etykiet typu można sobie oznaczać kable, można sobie oznaczać przyprawy, na przykład oregano, majeranek, sól, pieprz. Po prostu drukują się tutaj naklejki z napisami, które sami sobie ustawiacie. My ją zamówiliśmy z firmy Brother przez internet. No i powiem wam, że uważam, że dla moich rodziców to będzie super rzecz. Tata sobie wykorzysta na pewno w garażu do poopisywania śrubek, nie śrubek, różnych gadżetów, pudeł, kartonów. Moja mama na poddaszu, gdzie co ma, gdzie ma rzeczy na wakacje, gdzie ma buty letnie, zimowe, a tak samo w kuchni, także myślę, że im się to bardzo spodoba i bardzo przyda. Moi rodzice zrobili nam dość taki bogaty prezent na Mikołaja, dali nam sporo pieniążków. Na święta też już mamy od nich prezent, ten regał, który kupiliśmy w Isku, też rodzice nam zasponsorowali i też nie był tani, także nasz prezent również jest taki, wiecie, porządniejszy. No i jeszcze prezent dla Wiki. I moja Wika dostaje, słuchajcie, dużo kosmetyków ode mnie nowych i dostaje jeszcze dwie rzeczy, których ja nie mogę wam pokazać. Dostaje dwa nowe produkty, które przyszły do nas z nowej kolekcji. Mamy na razie pojedyncze sztuki i za niedługo dojdą do nas wszystkie ilości, całość i wtedy to będzie, to pojawi się na sklepie Wowkow. Na razie mam pojedyncze sztuki, no i właśnie dorzucamy Wiktorii coś z nowej kolekcji i siostrze Kacpra, Karolinie, też coś z nowej kolekcji, także są pierwsze, przedpremierowo dostaną zaraz po mnie, no a wy już niedługo, także śledźcie mój Instagram Wowkow, a pokażę wam, co z kosmetyków Wiktorii wrzuciłam do prezentu. I tutaj mam rzeczy dla Wiki, w takim woreczku je wrzuciłam, teraz wyciągnęłam dla was. Paleta The City Palette, ona akurat jest zamknięta, więc nie pokażę wam, jak wygląda w środku. Paleta znam z tej najnowszej kolekcji Wet. I tutaj są naprawdę ładne cienie do konturowania, jak i do oczu. Ten się przepięknie mieni. Paleta z Pixie, takie kolorki. Paletka z Benefitu. Zobaczcie, takie produkty. Dwa pędzelki. I do tego cienie i woski do malowania brwi, pomadka z Make Up Forever, pomadka z Bourjois Rouge Velvet Ink, pomadka z Fenty Beauty by Rihanna, tutaj pomadka z kolekcji Friends z Make Up Revolution, coś znam rozświetlającego, taki rozświetlacz w kremie, tutaj z Mi krem BB, pędzelek do podkładu tuż do rzęs z Gosha, bardzo fajny zresztą. Tutaj z Pixie takie piękne, mieniące się brokaty. I
baza z XX Revolution. Myślałam, żeby kupić widzę jakieś ubranie bądź inne rzeczy, ale stwierdziłam, że z kosmetyków ucieszę się chyba najbardziej, bo obecnie też makijażuję, maluję na Instagramie, także myślę, że wykorzysta i będzie szczęśliwa. A jak byłam u babci, to też dostałam od babci prezent, ja i Kacper, bo dostaliśmy razem, poduszka, już jakby widzę, że idealnie będzie pasowała nam do sypialni, mamy tą zieloną ścianę w sypialni, więc zielona poduszka. Taka, zobaczcie, długa. My akurat takie poduszki lubimy, także super. I tutaj moja babcia nam jeszcze spakowała. O, oczywiście Kacper dwie koperty, czyli standard od babci Alicji. Dwie kopertki, to już nie będę wam pokazywać. O, babcia zawsze. Dwie czekolady, wielkie Oreo, Kacper, twoje ulubione. Kacper się pilnuje, żeby nie jeść słodkości. Dla Warusia dostaliśmy kosteczki. I babcia chyba się pomyliła i dała mi trzy puste opakowania w środku. Chyba, że coś tam w środku jest. Ale wydaje mi się, że po prostu musiała, no, wrzuciła chyba do mojej torby po prostu prezenty i nie zauważyła, że miała tam trzy małe torebki na jakieś inne prezenty. Muszę jej zadzwonić i dać znać, ale super. Super, 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 trafiła. Właśnie dzwoniłam do babci, słuchajcie, moja babcia jest po prostu szalona. Dzwoniłam zapytać się jej, czy ma jakieś układy z Mikołajem, że przynosi po prostu takie bogate koperty. I mówi, że tak, że mieszka na 10 piętrze i ma najlepiej, bo pierwszy Mikołaj do niej przychodzi, więc ma najlepsze sumy dla niej, także... No, najlepsze stawki. Właśnie Kacper się śmiał, że my teraz mieszkamy na niższym piętrze. Praktycznie przy samym parterze. Więc chyba u nas będzie ją najgorsze stawki, jak przyjdzie w następnym roku. Second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a mega piękny strój, pokazuję wam się, umyłam właśnie włoski, umyłam się, wzięłam prysznic i używam teraz nowej serii kosmetyków, maska od Balmain i taki spray do włosów po myciu z Balmain. Jak byłam teraz na włosach u Natalii w studio Vivian, to właśnie dostałam tą nową kolekcję do testów. Maska spoko, już widzę, a teraz będę sobie pryskać tym. Podobno też jest mega fajnie, ułatwia rozczesywanie na wydzierza i tak dalej. Spryskałam teraz włosy tą giełką i faktycznie bardzo ładnie pachnie i wydaje się, że jest taka łatwiejąca rozczesywanie, wygładzająca włosy, także muszę je dosuszyć do końca, pomalować się, mamy godzinę 16, także muszę już kończyć tego vloga i szykować się, o 17 mamy być u rodziców, także dziękuję wam bardzo za cały vlogmas ten 24, dzisiejszy odcinek, ale także za wszystkie odcinki, za pozytywny odbiór, za to, że vlogmas wam się podobał, dotrwaliśmy do końca. Jest 24 vlogmasy, czyli tyle, ile być miało. Udało mi się dodać film tak jakby codziennie. Raz miałam jeden dzień, gdzie nie dodałam, ale dodałam na drugi dzień, także super. Cieszę się bardzo, nie mogę doczekać się, aż wręczę prezenty moim bliskim, a pod dzisiejszym vlogmasem w przypiętym komentarzu wrzuciłam wam zwycięzcę wczorajszego rozdania, z wczorajszego vlogmasu. Jeszcze raz wam dziękuję, zdrowych, wesołych świąt. Buziak, do usłyszenia w kolejnych vlogach. Pa, pa!